Cześć, to Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku kupimy sobie najlepszą i najdroższą ofertę w tej grze. A dokładnie ofertę aż za 50 euro. Po tym kursie euro to jest ponad 200 zł, więc zostawcie łapeczkę w górę za to. Jeżeli dobijemy pod tym filmem tak 10 tysięcy łapek, to kupujemy kolejną taką ofertę. A w tej ofercie jest 100% szansa na trafienie karty coś specjalnego. I mam nadzieję, że to będzie Inferno Dragon. No dobrze, moi drodzy, zostawiliście łapeczki w górę, więc dzisiaj kupujemy mega ofertę aż za 50 euro i mamy tutaj gwarantowaną skórkę specjalną za szczęśliwe kręcenie, więc jest to nie byle jaka oferta, więc kupujemy dokonano zakupu, więc elegancko. I proszę bardzo, mamy kolejną ofertę, rzadka oferta, rzadka moi kochani, gdzie mamy 5 razy jakąś rzadką kartę do wylosowania za 1 euro, więc jeżeli chcielibyście, abym tą ofertę dzisiaj kupił, na przykład po następnym meczu, no to strzelcie łapeczkę w górę. No to zacznijmy sobie na samym początku od darmowego koła fortuny. Zaczynamy i co nam tutaj wypadnie ciekawego? Uwaga! Rzadki elf, myślałem, a to wypadł mi jeden stumble żeton. Najgorzej. Kolejne koło fortuny, kręcimy. I uwaga! Nie gadasz, że znowu jeden żeton. 10 gemów? Tak jest. 10 gemów to jest dosyć spoko. Lepsze to niż jakiś zwykły skin. I uwaga, kolejny skinek. Ojej, no oszukali mnie, no jak to tak? Nie miał być Fireman Ash, tylko miał być po prostu legendarny ziomek za darmo. Najgorzej. No dobra, moi drodzy, no to wchodzimy oczywiście w epickie skórki. Wybieramy sobie 10 losowań. Nie, na początku zróbmy sobie 5, zagramy meczyk i później zrobimy kolejne 5 losowań. Więc losujemy. I uwaga, co my tu mamy? Czy będzie legenda? Nie, jest pierwszy mityk, więc nawet spoko. Ostatnio się śmialiście w komentarzach, że pierwszy raz widzicie chłopa, który się jara epikami. Moi drodzy, ja się jaram epikami, ponieważ w Brawl Stars epiki to są naprawdę dobre postaci. Uwaga, jest! Legenda! Doktor Egg! Czy będzie coś specjalnego jeszcze? Trafimy. O, rekinek. Nie wiem, czy takiego mam. Chyba nie miałem, więc mega fajny. Megalodon. I uwaga. Reksik. Może być. Jak najbardziej spoko. Tak wygląda mój pierwszy drop. Oczywiście wybieramy nowego legendarnego skina i lecimy pierwszy meczyk. Wybieramy legendy Dr. Egg. Użyj. Zmieniłem mu też kolor na jakiś taki wiksiarski, który by do niego pasował. Wow, czerwony będzie mu pasował, więc bierzemy go. No i pierwsza runda przed nami, spin go around. Lubię tą mapkę, jest spoko, więc tutaj powinniśmy sobie na luziko poradzić. No to jazda. Ja zawsze latam lewą stroną, ale mam nadzieję, że tym razem też się uda. Żartowałem. Żartowałem, chyba się nie uda. Dobra, jestem najgorszy w tą gierkę, co jest? Dawaj, Farel. Chłopco ma kozackiego zimowego skina, dobra. Tak się elegancko skacze. Nie no, nie mam totalnie formy na chwilę obecną, widzę. Czy mi się wydaje, czy przede mną jest więcej niż 16 graczy? Hop, hop. Hop. Dawaj, 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 7. Ilu ich tam jest? Hop. Hop, hop. Hop, hop. Dobra, 11. Na szczupaka. Jestem 14. Totalna amatorka, moi drodzy. Prawie się nie zakwalifikowałem w pierwszej rundzie. Boję się, co to będzie dopiero w następnym meczu. O kurcze, Laser Tracer. Na tyle osób, to może być problem. To może być problem, bo naprawdę to jest ciężki tryb. Tutaj jest tylko i wyłącznie jedna szansa i można właśnie spalić się jak ten chłop przede mną. Damy radę, damy radę. O kurcze. Hop, na szczupaka, lightowo. Okej, jeszcze raz walniemy. Cyk, cyk. Przechodzę, co już? Jak oni się tak szybko spalili? Przecież to było... O Boże, to był podstawowy poziom. To był podstawowy poziom. 8 osób. Lecimy dalej, łatwiutko. O kurczę, moi drodzy, finał, czyli Lava Land. Tutaj powinniśmy sobie poradzić. Nieźle, nieźle. Dobra, dobra, dobra. Forel. Uciekaj. Tutaj można się poślizgnąć i szybko wpaść do tej lawy. A tego byśmy nie chcieli. I też nie chcielibyśmy, żeby ktoś nas zrzucił. Hot. Wow, księżniczko. Bo by były dymy. Póki co jest dobrze. Trzech już odpadło? Kiedy oni zdążyli odpaść? W ostatnim odcinku na tej mapie przegrałem w taki banalny sposób, że się wkurzyłem. Nie! Nie! Dobra! Parę, stój! Są dymy! Ja pierdziu!
Właśnie w taki sposób odpadłem w ostatnim meczu. Zresztą, nie będę wam spoilerował, obejrzyjcie ostatni odcinek, przypięty w karcie tutaj macie, więc koniecznie, albo po obejrzeniu tego odcinka nadróbcie materiał. Okej. Okay. Nie, padam, padam! Co? 6 na 7! Poślizgnąłem się najgorzej! No dobra, nie udało się zrobić winka, ale i tak było dobrze. Zostawcie łapkę w górę, następnym razem będzie lepiej. Odbieramy swoje nagrody, oczywiście wchodzimy teraz w sklep, wchodzimy w epickie skórki i może teraz polecimy troszeczkę grubiej. 10 losowań, moi drodzy. I uwaga. Co my tutaj mamy? Epicki Hog Rider, Pork Chomp. Kolejny skinek to epicki Dr. Egg, nie, Dr. Odlow, coś takiego. O, było coś specjalnego, to jakaś Walkiria, co to jest? Athena. No dobra, niech będzie. Piperka, ja ją tak nazywam, duplikat, więc spoko. Za to wleciały nam fioletowe żetony, bo już teraz wiem, co się dzieje, kiedy dostaniemy duplikat. Kiedy dostajemy duplikat, dostajemy tą... O kurczę, prawie wpadło coś specjalnego. Dostajemy tą różową monetę, czyli Stumble Coinsy, tak? Okej. Kurczę, tego smoka bym łyknął, nie? Tego smoka bym łyknął, moi drodzy. Nie no, znowu ten sam świniak. Nie, Mr. Pig, chyba go jeszcze nie miałem. Póki co od boku wywołujemy cały czas po nowe skiny. Ale fajny shop pracz. No i dobra, tak wygląda mój loot. No ale szkoda, że nie padło więcej legend. No to oczywiście wybierzmy sobie teraz jakiegoś innego skinka. Może nie legendarne, ale zagrajmy sobie jakimś epikiem. Bym sobie zagrał może epikiem. Co to jest takiego fajnego, co robi w miarę wow? Ten diabełek jest spoko, naprawdę jest spoko. Spójrzcie, bierzemy go. A jak? Paint Splash. O kurczę, powiem wam tak, że ja chyba tą mapkę dopiero co grałem raz. Wiem, że tutaj trzeba uważać, żeby nie wpaść do farby, żeby nie dać się pomalować. Tutaj musimy też uważać, żeby nie wpaść do farby, tak. Tutaj nas ten X odrzuca, dobra, dobra. Tu jest całkiem nieźle. Okej, okej. Teraz na szczupaka, pyk. Pyk, pyk. Chyba wychodzę na prowadzenie, tak mi się chociaż wydaje. O kurde, dobra. Straciłem już prowadzenie, straciłem prowadzenie, moi drodzy. Dobra! Dobra, nie! Dobra. Dobra. Nie! Jak? Jak ja to zrobiłem? Dobra, wypadł! Wypadł, wypadł, bo przegram! O mały włos bym to przegrał. Nie sądziłem, że akurat tak tego nie wyczuję. Dobra, teraz już wiem, że trzeba się zatrzymać, chwileczkę poczekać i później już pójdzie z górki. 16 pozostało, lecimy dalej. Mam nadzieję, że tym razem się uda wygrać gierkę. No to co, moi drodzy, jazda z tematem. Spoko mapka, raz ją wyczułem tak, że ani razu w nic nie uderzyłem. Zobaczymy, czy będzie... Tym razem tak samo, jednak tak nie będzie, bo od razu na dzień dobry dostałem z młotka w łeb. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hop, dobra, 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 udało się, udało się. To easy. Czyżbym był pierwszy? Nie, będę drugi. Ja! Drugi, drugi, a myślałem, że będę pierwszy. No i mamy kolejnych uczestników, którzy dobiegli do mety, więc widzimy się w finale z tymi wariatami. No i znowu Lava Land, moi drodzy. Tryb, którego ostatnio nie mogę przejść, bo cały czas na nim odpadam. Dobra, dobra. Tutaj kolejny, jeszcze wyższy klocek. Kolejny, na spokojnie, Farel. Ale oni chcą mnie... Nie, odpadam, ja pierdzielę! Urosło! Czy wy to widzieliście? Tak już bym dawno wąchał kwiatki od spodu. Głupi to... O kurde. Zawsze masz szczęście. Wow. Nie ma co gadać, znowu mi się udało. Sześć na siedem. Spada! Jest! W końcu, moi kochani! Klątwa lawy już przeminęła. Fareliniu wygrywa gry! No dobra, moi drodzy. Wchodzimy znowu w epiki. 10 losowań i lecimy, a wy zostawcie łapeczki w górę, jak lubicie, jak tutaj sobie losujemy różne rzeczy na tym kanale. No i znowu nam się trafił diabeł. Panie diabełku, legendę, legendę poproszę, bo z tymi legendami jest słabo, ale mega fajnie, bo wypadł nam King. Stumble King.
okej, tu jakiś taki spajerowany chłop. Ciekawe, co to było. Nie zdążyłem przeczytać. I uwaga, epicki Rex. Okej. Całkiem nieźle. I dawaj, dawaj, legenda. Aj, znowu ten świniak. Duplikat. Oczywiście, że tak. Tego już chłopa mamy. Więc dajcie coś innego. Legenda. Nie no, dwa razy świniak z rzędu. Nie no, o, mały włos. Oszukali mnie znowu. Coś specjalnego prawie było. Dawaj, o, stój. Kurde. Najgorzej. No, no. Stój, 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 stój. Legenda, tak jest. Tej legendy jeszcze nie mam. Goblin Meg, więc mega fajnie. I legenda kolejna. No niestety nie, ale epic. Dwie legendy, nie było źle, ale no niestety trafiły się aż cztery duplikaty. Czegoś tutaj nie rozumiem, moi drodzy, ponieważ było napisane wyraźnie, że gwarantowana skórka specjalna za szczęśliwe kręcenie za 50 euro. No i ja się pytam, gdzie ja mam gwarantowaną skórkę specjalną? Halo? Coś specjalnego. A tutaj nic nie jest specjalnego, więc moi drodzy, robimy kolejne 10 spinów. Nie ma na co czekać. Jak tym razem się nie uda, no to dopiero będziemy losowali coś specjalnego w następnym filmie, więc zostawcie łapkę w górę, a może tym razem się uda, więc lecimy. Szczęśliwe kręcenie i uwaga, epic. Słabiutko. Kolejne kręcenie i... Yes! W końcu! Udało się! Coś specjalnego razy jeden! A nie spodziewałem się, że trafię w tym odcinku coś specjalnego. Za chwileczkę przetestujemy tego skina. Oczywiście zagramy nim gierki. Mamy jeszcze legendarnego Hazama jakiegoś. Nie zdążyłem przeczytać. I epicki miał się, tak myślałem, że będzie. Duplikacik się trafił. No dobra. I epicka królowa. Ta królowa jest grochowa, moi drodzy. Mamy jeszcze epickiego króla. To jest duplikat, oczywiście, że tak. I... O! Wow! Lucky Flower! Ładny skinek, podoba mi się. Ej, szczerze powiem wam, widzowie, że... Kolejna legenda duplikacik. Powiem wam szczerze, widzowie, że niektóre te skiny nielegendarne mi się bardziej podobają niż legendarne. Tak wyglądają moje skiny, dwie legendy i coś specjalnego. I uwaga, co to jest za skin, jak on się nazywa? Dynamitron. O kurcze. Ja rozumiem, że na przykład koloru skóry w nim nie mogę zmienić już. Nie mogę Dynamitrona niestety zmienić, ale wygląda przekozacko. Spójrzcie na niego. Co prawda jest to taki podstawowy skin z tych coś specjalnego, raczej podstawowy, no. Chyba najsłabszy trafiłem, szczerze wam powiem. Mamy takiego fajnego samuraja. Mamy tutaj oczywiście kapitana Golden Heart. Mamy ametystową Nynx. Frozen Valkyria. Bardzo ładny skin. No i Inferno Dragon. Ja muszę mieć tego smoka w swojej kolekcji. No i mam nadzieję, że uda mi się trafić go następnym razem. No dobra, ale zagrajmy teraz meczek. Zróbmy jeszcze winka. No i zobaczmy, jak nasza nowa postać się sprawuje na polu bitwy. Cannon Climb. No dobra, spoko. Lubię tą mapkę. Nie jest ona wcale taka zła, więc od razu z nią lecimy. O, jest taki sam skin jak mój. Kto będzie pierwszy? Ja czy ten inny skin? Szczerze wam powiem, że nie wiem, gdzie ten chłop z takim samym skinem jak ja już jest. Albo jest przede mną, albo jest za mną, bo jest takim borowikiem. Tutaj troszeczkę ich wyśmieję, żeby nie czuli się zapewnie. O kurczę, ten rekin dobrze tutaj to ograł. Ładnie poszedł górą. Wypad, 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 hop. Ha! Łatwiutko, woo! Dobra, byłem przed tym skinem, ale ten skin też doszedł do mety. Nie zdążyłem przeczytać, jaka jest to nazwa gracza, ale za chwileczkę się dowiemy. Koniec rundy. I mamy chłopa, który nazywa się Jebitese. Co to jest za nick? Humble Stumble. No dobra, mamy teraz o wiele, wiele mniej osób, więc tutaj może być troszeczkę ciężej. Bo tutaj już gracze ogarniają gierkę. Okej. No jest dobrze, dobrze. Tutaj trzeba uważać, bo tutaj można łatwo spaść. Dobra, gościu tutaj wie, o co chodzi. Ja już też troszeczkę wiem, o co chodzi w tej mapie. Bo powiem wam, że na początku, grając, się troszeczkę motałem. Nie ogarniałem tych pierwszych podstawowych trampolin. Ale jak widzicie, teraz nam dobrze idzie. Ha! Łatwiutko! Powiem wam, że poziom nawet wysoki. Jestem ciekaw, jaka będzie ostatnia mapa. Mi się wydaje, że może być to Laster. O nie, o nie, o nie, Lost Temple. Ja tą mapę grałem tylko raz, więc prawdopodobnie tu nie będzie wina, ale dobra. Zobaczmy, moi drodzy, jak mi pójdzie.
Dobra, to troszeczkę już przesadziłem troszeczkę. Lecą górą. Okej, podbija. Nie! Dobra, już jest po mnie. Dobra, to już jest chyba po finale, moi kochani. Chłop już jest na samej górze. Ale przesadziłem, nie wiedziałem, że tędy jest szybciej. Ale nie, czekajcie, ten chłop chyba jeszcze nie przeszedł, jeszcze kamień leci. Dobra. Nie! Spylaj! Tak, doktorek, szalony świr! Doktorek dostał gonga, kamień, lecisz! Nie! Ja też! Czy to wygram? GG, tak jest! Z ostatniego miejsca MVP Farel! Co zrobiłem? Jaki meczek na koniec? Kurczę, rundy, Farelinho wygrywa ten mecz, nieźle! No i dobra, twoje nagrody, moi kochani, drugi winek w tym meczu, 7 zwycięstw na moim koncie, nowy skinek, coś specjalnego też udało się wydropić, więc uważam odcinek za naprawdę, naprawdę udany. Jeżeli chcecie kolejny odcinek gry StumbleGuys, zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie koniecznie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!